No tak, ale już, przepraszam, panie redaktorze, czy można grać gorzej? No nie, nie da się grać gorzej, na pewno niż to, co wczoraj. Nie można, czyli Robert wstrząsnął tym całym towarzystwem. I oni w tym meczu, zamiast grać z takim zaangażowaniem, wchodzę na niego, niech mnie fauluje, niech to, nie, oddaję piłkę, już jestem czysty, nie kontuzji, nie mam kontuzji. Pewnie nikt nie ma kontuzji po tym meczu, prawda? Nie rozumiem kolejnej sprawy. Powrócę do tych faul. Panie trenerze, trzeba wziąć grę na siebie. Jednego, drugiego minę. Jak ja zobaczyłem w statystykach meczowych, że my trzy razy więcej byliśmy przy piłce, no i trzy razy więcej tych okazji, no wszystkiego tam było, ze trzy razy więcej. A wiecie państwo, ile było fauli? 8-8. I my, jak sobie dobrze przypominam, złapaliśmy dwie żółte kartki, a oni chyba jedną. To jest po prostu kryminał. Po prostu kryminał. Bo Robert Lewandowski niejednokrotnie i nasi chłopcy udowodnili, że przy strzałach tam z 18, z 19, z 17, z 20 metrów mogą uzyskać gola. Tutaj nie było ani jednego strzału. Kolejna sprawa. Proszę państwa, gdyby przyjechał Zalewski, to nie byłby powołany zawodnik warszawskiej Legii Wszołek. Wszołek, tak. Wszołek. Powołany chyba był jako prawoobrońca, no bo tak sam to o nim mówił. Ja w tym momencie nie rozumiem jednej rzeczy. Powołany został za lewego obrońcę, a wchodzi na prawą pomoc i na prawego obrońcę. Ja już pomijam fakt, że asystę, którą miał Kędziora, asystę, którą miał Zieliński, oni po prostu wystąpili w tym meczu, żeby się zrehabilitować. Rehabilitacji żadnej nie było, bo jak powtarzam, przy stanie 0-0 oni mieli dwie sytuacje. Ja mam pytanie do pana, panie trenerze. Czy Kasz dostał, nie wiem, jakiś miał bóle żołądka, że nie wystąpił w tym meczu? Przecież on jest takim typowym, powiedzmy, prawym pomocnikiem, prawym obrońcą, bo tak gra, jak to niektórzy eksperci i komentatorzy mówią, wahadłowy. Wybijcie sobie z głowy tą nazwę. Jest to albo pomocnik, albo obrońca. I tak musi być, a nie jakiś wahadłowy. I tutaj nie ma wytłumaczenia, bo w defensywie Wszołek gra słabo, no na takiego przeciwnika gra średnio w ofensywie. Pytam się, Kasz, który strzela bramki, który jest naprawdę w gazie, nie wystąpi. Sprawa jeszcze jedna. Jak ja się dowiedziałem od was, panie redaktorze, już nie wiem od kogo, że do Grabary nikt nie zadzwonił, to jest po prostu niemożliwe. Od czego są do cholery ci asystenci, ci menedżerowie, ci menedżerowie? O Jezus, od czego on są? I podobno Grabara, mówię to na podstawie dziennikarskiej, dostał SMS-a. Jak ja bym dostał SMS-a, też bym nie przyjechał i bym tylko odpisał, bo Grabara dobrze odpisał, że dostał tę maskę, no tam rzeczywiście to gra w tej masce, być może tam jest coś z kości. Ja bym odpisał, nie przyjeżdżam, bo mnie brzuch boli, siedzę na toalecie i prawdopodobnie z toalety wyjdę dopiero po meczu. No proszę państwa, czy to jest reprezentacja, drużyna narodowa, czy to jest nie wiem co, nie wiem jak to nazwać. Na SMS-a się powołuje zawodnika? No Chryste Panie, szanujmy się, bo jak nie będziemy się szanowali, to... I sprawa ostatnia. Wiadomo, że 5 spotkań do tej pory, 5 spotkań rozegrał. Tak. Bo 4 mistrzowskie, 1. Graliśmy w innym, co mecz to inny skład. Ja teraz poczekam na mecz z Albanią i zobaczę, czy przynajmniej jakiś element został przećwiczony. I czy ten skład będzie stabilny na Albanii. Bo jesteśmy w dalszym ciągu jedną z niewielu drużyn w Europie, gdzie gramy 4-4-2.
a właściwie wczoraj graliśmy tak. 1, 3,5, 4,5, bo Bereszyński nie wiem gdzie grał. Po prawej stronie wchodził, bardzo dobrze wchodził, wrzucał te piłki i dwóch napastników. To jest system przestarzały, panie Santos. W Portugalii grał pan na jedną dziewiątkę, bo Ronaldo wchodzi. A u nas co wszedł? Ktoś z pomocy Piach. Robert Lewandowski dostał piłkę. Przystanie 0-0, szedł chyba, bieg chyba z 50 metrów i co? Jak ja słyszę tych wybitnych komentatorów, którzy mówią, że trzeba było dać odpocząć tej drużynie przed meczem z Albanią. Proszę Państwa, oni powinni grać co 3 dni mecz. I w tym samym składzie, w tym samym zestawieniu. A tutaj jest nie wiadomo co, nie wiadomo jak, nie wiadomo kto będzie grał. Jeszcze raz podkreślam, nie ma stabilności. Skoro nie ma stabilności, to nie ma powtarzalności. I to jest wszystko. Całe szczęście, że Robert strzelił tego karnego. No, przypadek, bo przypadek, to nieważne. Jest rzut karny, jest 1-0, odetchnęliśmy. Później druga bramka była majstersztykiem, bo to, co Robert wrzucił mu za kołnierz piłkę przy jeszcze dwóch takich zawodnikach, którzy kręli ten. Kapitalnie się zachował. Ale to jest wszystko. Czy to wystarczy na Albanię? Proszę Państwa, Albania jest 3 razy lepsza od Wysok, bo tam nie ma urzędników. Tutaj ja nie wiem, czy wszyscy urzędnicy przyjechali, bo może kogoś tam z pracy nie puścili. Także ja nawet ich nie znam i nie chcę. Tam będzie to drużyna, która w tej chwili zremichowała w Czechach, i przed nią stoi wielka, powtarzam, bardzo wielka szansa. Zrobią wszystko, nie tylko zawodnicy. Nie wiadomo, jakie tam boisko będzie. Wiadomo, że publiczność, to już można, będzie prowokowała naszych zawodników. I tutaj jest potrzebna ta zimna głowa, nie dać się sprowokować. Bo tam może nawet dojść, jeżeli będzie dla nich, daj Boże, niekorzystny wynik, to oni tam zrobią rozróbę i przegrają mecz walkowy. Niech zrobią, ale jeśli nie zrobią, nie będzie walkoweru, no to trzeba będzie to spotkanie wygrać. Bo przy remisie, no różnie to może być, wtedy mecz z Czechami zadecyduje, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy na Wyspach przegrali i u siebie z Mołdawią również tam jakiś remis czy tak. Po prostu no, gramy z najsłabszymi drużynami świata i my w tej chwili nasi zawodnicy, no wykonaliśmy plan. Tak, plan wykonaliście, ale drużyny w dalszym ciągu nie ma. I za to jeszcze raz podkreślam, już w tej chwili winie Santosa to, co powiedziałem. Są strzały, są faule, wszystko jest w piłce nożnej, ale tego nie widać w polskim zespole. Bo jeśli chodzi o Grześka Krychowiaka, to dobrze, że od początku grał, bo jednak ustawiał tych zawodników i było widać, że on tam pokazuje ty tu. Często go pokazywano. Oczywiście też był stremowany, bo kopnąć piłkę w rękę, czy złapać tę żółtą kartkę, no to nie powinien. Ale już jego rozgrzesza. Natomiast no nie rozgrzeszam tutaj Santosa, no bo nie wyciągnął wniosku to, co mówicie, no i wpuścił go na 2 minuty, bo gdyby sędzia nie przerwał, to nie wiem, czy Grosik by kopnął piłkę. Gra z meczu na mecz coraz gorzej, dramat, koszmar, pogonić Santosa. Taki jest komentarz naszego widza. A ja jeszcze dopytam, co panie Janku, pana zdaniem, jakie wydarzenia z meczu z Albanią mogłyby sprawić, że Santosa trzeba by było zwolnić? Nie wiem, przegrywamy z Albanią i Santos wraca do Portugalii? No, ja nie wiem, jak jest skonstruowany kontrakt. To przecież jest tajemnicą tajemnic. Ja jeszcze raz podkreślam, nie jest to zły trener, bo osiągnął dużo z reprezentacją Grecji, z reprezentacją Portugalii, ale jeden błąd i to podstawowy błąd. Gdzie jest, panie Santos, asystent? Bo taki asystent z prawdziwego zdarzenia albo team manager powinien zadzwonić, powinien rozmawiać
tak jak powiedziałem, z Grabarą. A wysłanie SMS-a, kto to? Portier z PZPN-u wysłał? No to jest lekceważenie zawodników. Jeśli to jest prawda, że on dostał SMS-a, to jeszcze raz mówię, ja bym powiedział, że siedzę na toalecie i będę siedział do końca tych dwóch spotkań. I nie przyjadę, bo mnie brzuch boli. No to jest traktowanie. To samo, wie pan, no nie wiem, gdzie jest asystent? To samo nie wiem, jak jest w przepisach, czy w przepisach FIFA i UEFA i Polskiego Związku Piłki Nożnej jest, że zawodnik kontuzjowany musi przyjechać, bo tak jest we wszystkich czołowych drużynach świata. A tu nagle się okazuje, że rzecznik prasowy mówi, dostałem wczoraj telefon, czy wczoraj był telefon od lekarza. Nie wiem, czy lekarza, ale od kogoś, kto mówił po włosku. To jest karygodne. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jest taki przepis i on nie przyjechał, to moim zdaniem nie ma przymusu grać w reprezentacji Polski. W reprezentacji nie Polski, każdego kraju. Przepraszam, ja rezygnuję. I koniec. A tutaj nieprzyjechanie jest to demonstracja. Demonstracja, że no proszę, nie wolno. No to ja nie wiem, czy w następnych meczach nie będzie to ten, bo żaden prezes klubu, żaden doktor klubowy nie jest zainteresowany, żeby jego zawodnik, jego pracownik, przepraszam, najemnik grał w reprezentacji obojętne jakiego kraju. I stąd wydaje mi się, że taki przepis jest. Jeśli jest niestosowany, to trzeba wyciągnąć wnioski, bo jak się to popuszcza, popuściliśmy asystenta i mamy w tej chwili problem. Bo trzeba znać mentalność Polaków. A ten chłopak, który byłby tutaj, nie wiem, no najlepiej z młodzieżówki ktoś. Kto zna tych wszystkich piłkarzy, jak ten. On wszystko mówi tak, na treningu wszystko jest dobrze. Panie selekcjonerze, na treningu to jeszcze ja bym zagrał. Ale trzeba zagrać w meczu. A to co internauta napisał, co mecz, to jest gorzej.